Witam. Współpracując z afilacją mam dostęp do wszystkich programów Corela i dzięki temu mogę różne rzeczy robić. Jednym z produktów jest edytor wideo Pinnacle Studio 24. I zacznę od tego, że można pobrać to ze strony Corela. Ewentualnie wpisując do Google Pinnacle Studio 24 i wchodząc na stronę, nawet moją fx1.pl, można tam przejść do produktu. Nie przeciągając, to jest początek Pinnacle Studio, to jest ta nowa wersja 24. Nawet mam zainstalowane w języku polskim. Można tutaj, widzicie, subskrybować. Tutaj są różne zaczęte tematy. Ja przejdę od razu do tematu import. Trzeba pamiętać, że sam produkt potrzebuje też sprzętu. I siódemka, i karta dobra jest, i wszystko. Jak tu widzimy, jest to miejsce do importowania plików. Mamy tu katalogi, dyski, jak to komu. Poprzez wybory z telefonu mam taki tutaj. To jest jako kamera, na przykład internetowa, telefon z DVD, z komputera. Gdzieś tam poszukiwaniu i z kamery internetowej. Tutaj wybierając i rozpocznij import, wtedy nam się wbija do biblioteki i możemy przejść do edycji. Trzeba pamiętać, że program jest inny. No powiedzmy, że tutaj mamy takie coś. To ja coś musiałem montować i dlatego mi. A, intro do SketchUpa robiłem. Dobra, bo też robię. Ok. Jak większość produktów Corela, mamy bibliotekę. Tutaj mamy datowo ściągane tematy. Tak, pojemnych projektów. Później mamy wszystkie możliwe działania. Później mamy kolekcje, efekty. Bo jest rozbudowany. Maskowanie. Tutaj wszystko można łączyć i na literach, i na filmach. Jakaś biblioteka dźwięków tutaj, tak? No dobra, ktoś... No. Ale wybrałem. Chichot to miał być, tak nazwał ktoś. Dobrze. Literki. Tu literki mamy jakieś, też te przejście bajeranckie, w ogóle wszystko. Więc też mamy gotowe, możemy montować. Oj, przepraszam. No tutaj wejście i wyjście, to takie zdjęcia, filmy, początki, powiedzmy otwarcie. Pyk, o. Mamy otwarcie, miejsce na tekst i jakieś przekręcenia. Takie standardowe, proste, naprawdę, jak ktoś tam chce sobie pstrykać, robić, bawić się, nawet pamiątka rodzinna, myślę, że to jest dobra zabawa. To tak, no, strzałeczki, jakieś infografiki, też tego jest w porównaniu do poprzednich wersji, bo mam 21, 22, 23. Jest coraz więcej. Myślę, że rynek
wymaga. Jest pełno tych mod. Tylko to zależy, kto co lubi, jaki interfejs, co mu pasuje. Więc tu jeszcze można wejść do sklepiku i można sobie tam zakupić jakieś wersje gotowych muzyki czy jakichś wstępów. Tu mamy na dole suwaczek, powiększenie ścieżki, zmniejszenie. Tu mamy ścieżki, nadanie nowych podczas dźwięków. Tu mamy efekty, tu na przykład możemy dźwięki zmieniać, tu możemy dokładać. Tak, jakieś tam. I to są takie darmowe. Też coś dołożył. Tum, tum, tum. No, taki. To, a, przyknęło. Teraz mam tekst. Tekst można wpisać. Tytuł. Zapisz tytuł, załaduj jakiś tam. Tu możemy sobie pstrykać jak chcemy. To wszystko będę pokazywał. Podzielę się. Jedyne co, abyście oglądali. To będzie fajnie. To będzie czas na to, żeby się dzielić. Maski można kładać. Redaktor. Tak, tutaj możemy przekręcać. Bo zobaczcie tu. Tu mamy kółeczko. Pszit, pszit, pszit. Pyk, pyk. Wyłączamy. Pyk. Skala, rozmiar. Ziu można robić. Pyk. To zależy, jaką czcionkę dużą się włoży. Wręcz poziom może przelatywać góra, dół. O, no wyłącz. Pyk, pyk, pyk. Efekty można dokładać. Więc nawet tu możemy. Edytuj tytuł. Tu jakieś wprowadzenie efektów. Trochę się zmieniło, bo inaczej. Aż zobaczę, co tam będzie. Bo przychodziło wcześniej. O, tutaj możemy ścieżki, początek, środek i zakończenie, więc wtedy możemy różne bajery robić. No, też maskowanie możemy robić. Pokażę też, jak to będzie. O, no ale mamy, eksportujemy już plik. Do momentu. Oj, przepraszam. O, tutaj. No i jakbyście nazwę wybierali, w jakim tam miejscu, tak, będzie się nagrywało, zapisywało, przepraszam. Wielkość klatek, wielkość, rozmiar, szybkość klatek, na 25, 30, 50. Audio, tak, 16 bitów, 8 może być, jak to tam pasuje. No to wstępem, tak. Myślę, że będzie różne, będzie, jest dużo możliwości, naprawdę. Jak się ogarnie, to można sobie szybko, łatwo montować. I ciekawie, co może z tego wyjść. Pozdrawiam.